Ile razy już obejrzałeś wszystkie sezony Chłopaków z Baraków? To pewnie zasmuci wiele osób, ale ani razu. Fanem Chłopaków z Baraków, jeszcze do takiego typowego mockumentary, w sensie jak jeszcze tak oni tam krycili taką chyba kamerą VHS, coś w tym stylu. I później tak to przeszło w HD i to tak straciło klimat. Jeszcze tego lektora nie było, Walentowicza, co był w oryginale. No i według mnie, nie wiem, czy ten serial by mi się tak spodobał, gdybym oglądał go z napisami na przykład. Albo z jakimś, nie wiem, dubbingiem, gdzie Borys Szyc grałby Juliana, albo coś takiego. Jeżeli chodzi o twoją twórczość, to muszę ci też powiedzieć, że na tyle jest to wyjątkowe i unikatowe, że ja się czuję, jakbym słuchała w ogóle rapu sprzed paru lat, ze względu na to, że muzyka, którą wykorzystujesz i sposób, w jaki ty to robisz, to jest naprawdę przedawniony. No, ogólnie jestem bardzo jakby fanem rapu z tamtego okresu. Ja praktycznie, o dziwo, w ogóle nie słucham rapu jakby nowego, mi tam ludzie pokazują coś, mówię, o fajne, słyszałem to gdzieś. Zresztą wydaje mi się, że też to było do przewidzenia, że to może uderzyć właśnie z uwagi na to, że jest przesyt tego całego trapowego brzmienia i to serio brzmi wszystko tak samo. I mnie bardzo dziwi, że ludzie robią na tym takie pieniądze, tyle wyświetleń, a nie potrafią, nie wiem, coś poeksperymentować, czy coś w tym stylu. No jestem fanem samplingu i tym podobnych rzeczy. I samplujesz utwory z lat 70. i 80. To właśnie głównie z tamtych lat biorę sample. Lata 70., czasem 80., chcę jakiś synthpopik odwalić głupi. Się zastanawiam, od czego to się wszystko zaczęło? To jest tak, że jako dzieciak, tam jak miałem 13 lat, do jakiegoś, nie wiem, 16 lat jak miałem, czy 17, właśnie miałem bardzo zajawkę na rap i wtedy dużo pisałem, robiłem beatów, jakby pracowałem nad tym całym zapleczem, które teraz bez w sumie większego wysiłku wykorzystuję. No i jakby później stwierdziłem, że to jest takie bez sensu to robienie, bo to też w sumie były inne czasy, jakby ja robiłem coś takiego, zresztą wrzucałem ostatnio kawałek Ghetto Blaster z kolegą, to my robiliśmy coś takiego, co ja robię teraz, tylko w zasadzie to było, nie wiem, z 10 lat temu. I my to wrzucaliśmy w internet i to tam, nie wiem, było tyle samo lajków, co dislajków, czyli jakieś tam 7. Nie było zainteresowania dla ludzi, to było takie... Teraz myślę, że też czasy się zmieniają, zmienia się odbiorca, jakby jest bardziej otwarty na różne, nieraz dosyć ekscentryczne formy wypowiedzi. I jakby byłem w takim etapie życia, że też robiłem dużo muzyki, ale takiej elektronicznej bardziej. Bo muzykę traktuję trochę jak taką formę terapii, w sensie, że ja po prostu ją robię. Nie myślę o tym, czy to trafi do kogoś, czy nie. Z Młodym Dzbanem było tak, że my po prostu tam w pewnym momencie z jakimiś znajomymi padł pomysł, że nagramy kawałek i każdy też sobie wymyślał ksywy, wszyscy mieli głupie ksywy, był tam Młody Kranik, coś takiego, Młody Dzban. Ja sobie nazywałem się po prostu Młody Dzban, bo wtedy też jakby oglądałem dużo South Parku i oni tam się często dzbanów wyzywali, tak myślę. Młody Debil, jakbym się nazwał, to by było takie zbyt dosadne, ale Młody Dzban takie akurat fajne, niezbyt takie hardkorowe, że tak powiem. Nie, o, niezbyt radykalne, to jest lepsze słowo. No i tak zacząłem robić muzyczkę, bo moi znajomi mówili, że przecież rób to, bo oni sobie słuchałem, to im poprawię humor. Zacząłem to wrzucać w internet i jakby nagle ni stąd, ni zowąd wrzuciłem życie na parkingu i pamiętam, że poszedłem do sklepu po piwko. Wracam ze sklepu z piwkiem i nagle patrzę na YouTubie, mam, kurczę, z 30 powiadomień i tak myślę, co jest? I nagle bang, bang, tutaj, na ten, tu mnie coś, tu Janek rapowanie mnie udostępnia, tu KPSN, tutaj Kobik, coś takiego. Nagle ja mówię, Jezus Maria, co się dzieje? No i w sumie ciężko nie robić muzyki w takiej sytuacji, więc po prostu zostałem Młodym Dzbanem na pełen etat. Powiedziałeś trochę, jak to było kiedyś. Ja bym chciała teraz, żebyś powiedział, jak jest teraz, bo jednak kiedyś to było, już sobie powspominaliśmy. Piękne to były czasy, ale teraz chyba też są piękne, tym bardziej, że ty wydałeś mnóstwo płyt. Szczerze mówiąc, no jak już mówiłem, to chyba wynika tylko z tego, jak po prostu traktuję muzykę. Dla mnie robienie muzyki to jest takie w stylu, ja na przykład nie rozumiem, jak jest raper, który tam miała pierwsze miejsca na Olisie i on wypuszcza na przykład płytę co 2 lata. Przecież te teksty, ja nie wiem, ja często po prostu jestem w stanie, nie wiem, na przykład Real Rap for Food, epka powstała w 5 dni, od A do Z. W 5 dni, łącznie z wyprodukowaniem jej, z nagraniem gitar, z napisaniem tekstów, to było 5 dni. I to jest takie, że po prostu jak mam wenę, to idzie po prostu jak z nosa katar, a jak nie mam weny,
to po prostu mam depresję i płaczę. Idzie jak z nosa krew. Tak, krew z nosa, dokładnie. Chociaż na przykład życie na parkingu zrobiłem, jak miałem urlop akurat w pracy i miałem takie totalne zmieszanie planów, w sensie, że najpierw miałem zaplanowane dużo rzeczy, później się okazało, że wszystkie się wyłamały i tak siedziałem w domu i było smutno i tak pomyślałem... No nie po to jest urlop w pracy, żeby ci było smutno, więc nagraj epkę rapową. Powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, że musisz mieć wenę. To w takim razie brałeś kiedyś udział w jakiejś bitwie rapowej? Nie, ja jestem totalnie słaby na freestylu. W sensie, mnie bardzo ludzie peszą, jak na przykład bym miał freestylować, to bym miał chyba jak w 8 mili scenę, żebym po prostu tam się spojrzał w publikę i bym zaczął płakać albo wymiotować, coś takiego. Twoje teksty, które są zarówno na życiu na parkingu, jak i na wszystkich pozostałych płytach, jednak no mają taką w sobie gorycz. Mam wrażenie, że całą twoją twórczość można określić jako jeden tytuł z twoich płyty, czyli Dis na życie. Znaczy komedia to też forma dramatu w sumie, jakby nie patrzeć, nie można być zbyt ze śmiesznym, ale wydaje mi się, że i tak jakby dzban jednak jest bardziej robiony przeciwdepresyjnie niż pro, bo jednak udowadnia chyba ludziom, że na wszystkie głupie rzeczy przytłaczające w życiu można zareagować śmiechem po prostu i to jest zawsze jakaś droga i nie ma lepszych czy gorszych dróg, jest droga, która jest zdrowsza po prostu i mniej zdrowa. Ja myślę, że śmiechy to jest coś, co każdy człowiek powinien robić w swoim życiu. Masz jakąś taką płytę, która sprawiła, że nagrałeś i powiedziałeś fuj? To jest płyta pod tytułem Ale się moich wróg kwota napój bogów. Bo to jest płyta, która miała być trochę satyrą na taki polski kabaret, naśmiewanie się takiego z januszostwa. Chociaż mnie już brzydzi naśmiewanie się z januszostwa, jak ktoś mi pokazuje te memy z tą małpą, to ja tak mi ręka po prostu świeżby. To było coś takiego, że ja to po prostu skończyłem i mówię, wrzucam to, ja nie chcę tego już więcej słyszeć, niech sobie ludzie słuchają, no bo jednak to jest bardzo taka obrzydliwa płyta na swój sposób, bo ujmująca myślę w taką esencję polskiej mentalności, często czegoś, co każdy zna z domu. No i to jednak truje całe życie człowiekowi, myślę, często. Czy w takim razie masz jakąś epkę albo płytę, która jest w takim razie odwrotnie, żebyś mógł jej słuchać na zapętleniu? Chyba wszystkie inne. Wszystkie inne jakby. Lubię bardzo Will Rap for Food, bo jest taka melodyjna i też nie jest taka jakaś prześmiewcza, super. Mógłbym powiedzieć, że to chyba takie jedyne coś, co można nazwać, że jest w miarę poważne z tego, co ja zrobiłem. Ja ogólnie powiem ci, że zaskakująco, jak dużo rzeczy robiłem w życiu i zawsze cierpiałem na to, że nie mogłem słuchać tego, co ja robię, bo to gówno, tak teraz jakby lubię słuchać samego siebie. Po prostu głównie też tekstów, bo wiem, o czym myślałem, jaki miałem potek myśli i jakby... Pozytywnie mi się to kojarzy. Często mam tak, że na przykład jak nagram coś nowego, to potrafię słuchać cały dzień innej piosenki. I tak w pewnym momencie tak myślę, kurde, jakim cudem ja nie pamiętam tekstów jeszcze swoich. Epki też jak nagrywałem, to zawsze też ten proces miksu to u mnie wygląda tak, że ludzie tam zwykle siedzą i miksują po prostu. Ja po prostu sobie zgrywam już cały mixdown jakby epki na jakiś, nie wiem, telefon. Ja sobie po prostu robię rzeczy i sobie tego słucham i jak mi coś wpadnie w ucho, co zmienić, to po prostu sobie notuję to gdzieś i tyle. Jeszcze umówmy się, że to wszystko, co ty robisz, to są tylko twoje rzeczy, bo... nikt tobie nie pomaga tego miksować, nikt tobie nie pomaga tego budować od zera. Czasem, jedyne co mam, to czasem biorę bity od kolegów. Tylko takie, że wiem, że to kolega zrobił i wiem, że mi pozwala. Tak było na przykład, no nie wiem, do typeczka zrobił bit Promet. Jakby cały kawałek jest też w odniesieniu do jakiejś tam sytuacji, że on miał, że ktoś mu bit ukradł i się jeszcze z niego śmiał, że on chce pieniądze, że jak w ogóle, że bity to jest prawo własności, ma każdy raper do bitów, bo to po to jest, żeby pod to nawijać. Raperzy, wstydźcie się, nie można kraść bitów. A jaki ty masz stosunek do rapu? Bo powiedziałeś, że go nie słuchasz na co dzień, a sam go tworzysz. W sensie rap jest takim bardzo głębokim gatunkiem dla mnie, coś jak jazz, w sensie trzeba zejść głębiej, żeby poznać to, co jest dobre w rapie, ale jakby patrzeć powierzchownie na rap, to sobie myślisz, graja pajacy, zgadają jakieś bzdury i to jest takie i tyle. No. I ogólnie większość w Polsce jakichś raperów, którzy są sławni w tym momencie, to takie, tego słucham i wiem, że ktoś fajnie może być ziomkiem spoko prywatnym, ale to jest niesłuchalne dla mnie. To jest po prostu... obrzydliwe. Czego słuchasz, co nie jest obrzydliwe na co dzień?
Szczerze, słucham wszystkiego w sumie. Wszystkiego, co ma jakąś odpowiednią taką, nie wiem, progresję akordów, czy tonację, czy jakiś podział rytmiczny taki, który ja po prostu słyszę i mówię, że to jest to. I serio, słucham mnóstwa rzeczy. A słuchasz czegoś polskiego? Z rapu? Tak, ja wybieram ogólnie do klasyków wracać. Do klasyków takich właśnie starszych płyt, jak na przykład Intoksynator, Wielkie Hity, czy na przykład Wetomania, czy Ski Skład. Kurczę, tak jest tyle, ciężko mi to po prostu, ja nie lubię wymieniać, bo to zawsze później mam coś takiego, że włączam sobie płytę i tak, kurde, jak nie mogłem tego wymienić w jakimś wywiadzie. Raczej idę zawsze w tył, w sensie, że w starej muzyce, co już było, diguję, bo tam najfajniejsze rzeczy można znaleźć, bo teraz to po prostu wydaje mi się, że muzyka jest coraz bardziej podsumowaniem tego, co było. A tam można znaleźć naprawdę dużo ciekawych skarbów, takich, że słuchasz płyty z lat 60. i myślisz, kurde, przecież to jest nadal świeże po tylu latach i jak to mogło w ogóle wyjść wtedy i... No mogło, po prostu myślę, że ludzie to czują i tak się dzieje. Dlatego no, to jest właśnie jedna z fajniejszych rzeczy, jakie dał mi hip-hop, bo kiedy chodziłem za płytami winylowymi szukać sampli, poznałem bardzo dużo muzyki różnej. Wcześniej słuchałem tylko albo jakiegoś Korna, Limp Bizkit, Slipknota, jak byłem dzieckiem, a później zacząłem słuchać rapu, później wkręciłem się właśnie w samplowanie i od tego momentu już rap nie jest wcale moim ulubionym gatunkiem muzycznym. Czy w takim razie coś się pojawi z lat 60. na nowych płytach? Kurczę, chciałbym, ale ogólnie tak odchodzę już od jakby samplowania typowo całych pętli na rzecz trochę może zaangażowanego beatmakingu, czyli po prostu wiem, że też robienie beatów w taki sposób kreatywny, a nie zrzynanie całej pętli, choć to też szanuję, jest jakby teraz bardziej możliwe, bo mam dużo pomysłów na taką muzykę, jakby potrafię to zrobić tak, żeby to brzmiało nawet jak samplowane, a po co kraść tak naprawdę. Gdzie teraz będzie młody dzban? Czy w 2020 roku zasypiesz znowu kolejnymi płytami? Będzie takie flow, czy nie? Ja myślę, że bez wątpienia. Ogólnie ostatnio też zakończyłem taki trochę gorszy etap w moim życiu prywatnie i jakby jestem bardzo teraz otwarty i bardzo wesoły człowiekiem, jestem wesołym człowiekiem i mi idzie jakby wszystko z górki w tym momencie, jeżeli chodzi o muzyczkę, totalnie ostatnio przez jakiś miesiąc zrobiłem chyba ponad 100 bitów, które tylko czekają, aż zacznę coś pisać, to nie jest nawet powiedziane, nie wiem, nie jest nawet 1% z tego szajsu, co mam w głowie, ale ogólnie na pewno Archiwum XD dokończę, to będzie płytka o tematyce, tak poruszająca się w tematyce zjawisk paranormalnych. Mam też zamiar zrobić taką jedną typowo rapową, taką klimatyczną płytkę w 2020 i ona nie będzie już taka typowo jakby koncepcyjna, tylko będzie się luźno po konwencji poruszać, ale też będzie zabawna, nie, że będzie jakaś smutna rapowa, tylko taka zabawna. No i myślę, że tak jak dotąd, czyli jakby nigdy nie planowałem żadnej zapek. To był po prostu moment. To było coś takiego, że oglądałem chłopaków z baraków i mówię, jakim cudem jeszcze nikt tego nie użył w kawałku. Przecież to jest tyle. Ja żałuję, że ja to zrobiłem tak szybko, bo to mógł być album i tam mogło być dużo, dużo fajniejszych kawałków. Nie wiem, może zrobię w swoim czasie drugą część. Ale ogólnie tak, to zawsze wychodziło tak z pstryknięcia palcem. Po prostu wpadam jakby na pomysł i ten. Tych epek miało być dużo więcej ogólnie. Rap jest fajny w takiej formie, jak ją go robię, bo to jest strzelanie w powietrze tak naprawdę. Ludzie myślą, że czasem, o, jak gadasz o kimś, to nazwij to. Ja nie chcę nazywać tego, bo nie chcę jakby komuś konkretnemu sprawić przykrości, bo wiem, że on sobie robi swoją rzecz i jakby go to jara. Ja po prostu wyrażam swoją opinię, ale nie chcę też, żeby był napiętnowany, czy nie chcę go napiętnować za to, co robi. Każdy ma wolną wolę. Zaakceptujcie, ludzie, to, że ktoś może kochać disco polo, nie? Czy coś takiego. No, przecież to o to chodzi. Nie czuję się w żaden sposób, szczerze mówiąc, po tym wszystkim nie czuję się wyróżniony. Raczej czuję się bardziej, jakby to powiedzieć, błogosławiony, że spotykam tyle ludzi, którzy są mi jakby przychylni, że fani przychodzą na mój koncert, gdzie potrafię w każdym jednym tekście się wywalić, a oni zaczynają się śmiać i bić brawo i przestaję się w ogóle stresować rzeczami i myślę, że to jest dla mnie fajniejsze niż
niż cały hajs, czy sława, czy to, że parę nastolatek tam mnie wrzuci na walla na Facebooku i gitara. Czwórka. Polskie Radio.